Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Kiedy mody do Wieśka? Kiedy mody do Wiedźmina? Kiedy mody do Wieśka? To jedno z najpopularniejszych pytań zadawanych w sekcji komentarzy na tym kanale. Dzisiaj. Bo ciężko nie pokazać wam jednej z najlepszych modyfikacji, w jakie grałem kiedykolwiek. I tym samym wracamy z serią modów na tym kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać naprawdę powaloną modyfikację, która przywraca aż 4 usunięte questy z pełną obsadą głosową czy z różnymi zupełnie nowymi mechanikami, które udało się przywrócić oczywiście dzięki nowo wypuszczonemu narzędziu moderskiemu, czyli oczywiście dzięki Redkitowi. A jeżeli chcecie sobie pograć w Wiedźmina 3, a jeszcze go nie kupiliście, no to możecie to zrobić na stronie eneba.com i zaoszczędzić całkiem sporo siana w kieszeni. A jak jeszcze korzystacie z mojego linka, o chłopie, to jesteście ultra giga szefami, no bo też wspomagacie mój kanał. Idziemy do filmu, bo dzisiejszy odcinek to jeden z naprawdę fajniejszych, jakie ostatnio zrobiłem. Dzisiejszy odcinek nie byłby też możliwy do zrealizowania, gdyby nie użytkownik Marcy Rokow, który to właśnie przywrócił wszystkie skrypty w modyfikacji Boat Races. Races? Races? Nie wiem, czy nie powiedziałem, że tutaj łódkowi rasiści. Chyba nie, chyba jest dobrze. I nie tylko w tej modyfikacji przywraca on coś, ponieważ jest on jednym z autorów największej modyfikacji przywracającej usunięte dialogi, skrypty czy mechaniki do Wiedźmina 3. Autorem modyfikacji Brothers in Arms, która to bohaterem była tych 2 odcinków na moim kanale. Jeżeli jesteście zainteresowani różnymi usuniętymi dialogami czy mechanikami, polecam sobie zobaczyć właśnie te 2 odcinki. I dzięki właśnie Redkitowi, temu samemu autorowi, udało się dokopać do w pełni zrobionych plików tekstowych oraz dźwiękowych i przywrócić 4 powiązane misje z regatami do Wiedźmina 3, które mimo tego, że zostały praktycznie zrobione, nigdy nie zostały zaimplikowane do finalnej wersji gry. Oznacza to, że wszystkie rozmowy, postacie, ogłoszenia i wpisy w dzienniku przedstawione w dzisiejszym odcinku zostały pierwotnie napisane przez CD Projekt Red. I myślę, że dość o informacjach ogólnych. Czas przejść do przedstawienia modyfikacji Boat Races. Mod dodaje nam do gry wyścigi regat, które możemy odbyć w 4 miejscach w grze, a dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od Nowigradu. Pójdźmy zatem zerwać ciekawe ogłoszenie, jakie znajdziemy na tablicy ogłoszeń właśnie w Nowigradzie. Nowigradzkie regaty. Dzięki szczodrości naszych sponsorów w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wolne miasto Nowigrad urządza regaty. Do wyścigu przystąpić może każdy człowiek wolnego stanu, bez względu na status i pochodzenie. Wystarczy zgłosić się do mistrzyni regat. Nie ludzi zachęcamy do gorącego dopingu. Wydrukowanie tego ogłoszenia było możliwe dzięki hojności jurystów z kancelarii Gimenez i wspólnicy oraz łaskawości cechu drukarzy. I teraz czas udać się na to całe miejsce organizowanego wyścigu. Oczywiście nie musimy zrywać ogłoszenia, by misja nam się aktywowała. Jeżeli po prostu przybędziemy do tego miejsca, gdzie organizowane są regaty, to również aktywujemy tę misję. Mod ten dodaje, tak jak już powiedziałem, również oryginalne audio, które zostało nagrane prawdopodobnie 9 lat temu, a które do tej pory nie mieliśmy okazji nigdy usłyszeć. Między innymi dzięki tej modyfikacji możemy usłyszeć zupełnie nową, do tej pory usuniętą rozmowę 2 kupców, która brzmi tak. W ostatnim wyścigu naszych sponsorował sami Vivaldi. Słyszałem, jak mówił, że nic nie wpływa na wizerunek banku lepiej niż wygrany wyścig. Jak opowiem, żadnych tego nie uwierzy. Dlatego sporo dołożył, żeby ulepszyć łódź. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeżeli wejdziemy z nimi w interakcję pod przyciskiem E, będziemy mogli jeszcze z nimi chwilę porozmawiać. Kto się dziś ściga? Nasi z Rydańczykami, jak zawsze. Tylko sponsorzy się zmieniają. Idź zapytaj mistrzyni wyścigu, ona wie więcej. Będziemy mogli też usłyszeć nowo dodany, usunięty dialog między redańską kobietą a mistrzem Arfi. Ostatnio nie poszły im najlepiej. Rydański cechszewcy sporo w nich zainwestował. Proszę się nie obawiać, panie Arfi. Dla naszych chłopców wygrana to sprawa honoru. Sponsorzy sponsorami, ale oni się ścigają przede wszystkim ku chwale króla. I tak samo jak wcześniej, będziemy mogli również z tą kobietą wejść w interakcję. Ma się tu odbyć jakiś wyścig? Nasi ścigają się z Nowigradczykami.
Mistrzyni wyścigu jest zawsze najlepiej poinformowana, jeśli interesują cię szczegóły. Tak jak sami usłyszeliście, ta wyśle nas do mistrzyni wyścigów, byśmy z nią porozmawiali. Mistrzyni wyścigu to kobieta, która stoi zaraz obok i jest ona po prostu organizatorką wyścigów w Nowigradzie. Jeszcze z ciekawych dialogów marynarz mówi takie słowa, jeżeli wejdziemy z nim w interakcję. Pewnie chcesz się pościgać? Pogadaj z mistrzynią wyścigu, powiedz co ja. I on też, jak widzicie, wysyła nas do mistrzyni wyścigów. I żeby wziąć udział w wyścigu właśnie z tą mistrzynią, będziemy musieli porozmawiać. Przepraszam. Och, nie masz za co przepraszać, mój drogi. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcę wziąć udział w regatach. Znakomicie. Nowi zawodnicy zawsze są mile widziani. Po której stronie chcesz się ścigać? Redańskiej czy nowigradzkiej? Staniemy wtedy przed trzema opcjami dialogowymi. Wpierw spytajmy ją w ogóle, skąd wziął się ten podział na Redańczyków i Nowigradczyków. Skąd taki podział? No stąd, że jedną załogę wspierają darczyńcy z Redanii, a drugą nasi nowigradcy. Rozumiesz, dawniej zwycięstwo było kwestią prestiżu i promocją dla darczyńców, ale odkąd Radowid chce przejąć miasto, no to już się zrobiła sprawa polityczna. To po której stronie chcesz stanąć? Zważywszy, że jestem właścicielem i założycielem największego i oczywiście najlepszego, fanowskiego, cyberpunkowo-wiedźmińskiego Discorda na świecie, czyli Wielka Redania, serdecznie zapraszam. Odpowiedź, z jaką frakcją ruszymy w bój, jest prosta. Oczywiście wybierzemy sobie tutaj Redanie. Redańczycy są tu chyba w mniejszości. Może uda mi się ich wesprzeć. Cóż, skoro taka jest twoja decyzja, zapraszam na pomost. Ale pokażę wam też, jak dialog będzie brzmieć, jeżeli postanowimy stanąć po stronie Nowigradu. Nowigradzkiej. Zawsze lubiłem to miasto. Dobra decyzja. Zapraszam na pomost. I teraz za zadanie będziemy mieli udać się do łodzi i rozpocząć wyścig. Uwaga, uwaga! Osada redańska startuje dziś dzięki wsparciu cechu garbarzy, nowigradzka zaś dzięki panu Cyprianowi Wilejowi, przedsiębiorcy wielobranżowemu. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. A teraz zapraszam na wyścig. Niech wygra lepszy. Proszę zajmować miejsca. Wpierw jednak pokażę wam wszystkich sponsorów, jacy mogą nam zafundować wyścig. Bo Cech Grabarzy i Skurczybol Junior to nie jedyni sponsorzy. Bo wyścig sponsorować mogą jeszcze. Uwaga, uwaga! Załogę nowigradzką wspiera dziś cech rzemiosł różnych, a redańską pan Josarin, producent szarego mydła. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. A teraz zapraszam na wyścig. Niech wygra lepszy. Uwaga, uwaga! W dzisiejszym wyścigu załogę miasta Nowigrad sponsoruje bankier Wime Vivaldi, a załogę przeciwną cech szewców redańskich. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Sam wyścig zaś jest potwornie nudny. Z tego co rozumiem, autor musiał go wymyślić praktycznie od podstaw, bo nie znalazł żadnych modeli itd. Więc uważam, że i tak zrobił naprawdę świetną robotę. Ale tak jak mówię, wyścig jest naprawdę potwornie nudny. Trzymamy praktycznie cały czas dwa przyciski i po prostu płyniemy do przodu. Jakakolwiek próba blokowania przeciwnika zazwyczaj się kończy dla nas fatalnie i nie mamy żadnej opcji nadrobić straconych węzłów, bo podróżujemy z tą samą prędkością co przeciwnik. Jeżeli zostaniemy w tyle, to zostaniemy w tyle, już do samego końca wyścigu. Za to przeciwnicy, zarówno tutaj jak i w każdej z czterech misji, które wam dzisiaj pokażę, będą rzucali różne komentarze. W Nowigradzie przeciwnik w trakcie regat krzyczy nam takie zdania. Ha! Nie masz szans! Gdzie ty się uczyłeś żeglować? W zależności oczywiście od tego, czy wygramy, czy przegramy, dialogi również się zmienią. Jeżeli przybędziemy na miejsce jako wicemistrzowie, czyli po prostu przerzniemy cały wyścig, bo udział biorą dwie osoby, mistrzyni wyścigów powie coś takiego. Wielka szkoda, że tym razem nie udało ci się wygrać, ale przecież będą jeszcze kolejne wyścigi. Następnym razem pójdzie ci lepiej. I będziemy mogli zacząć cały ten wyścig od nowa, aż do momentu, kiedy nie wygramy. Tak samo te regaty są skonstruowane jak wyścigi konne w Wiedźminie 3 czy pojedynki Gwinta. Jeżeli przegramy, możemy zacząć po prostu od nowa. O, witaj mój drogi, jak się dziś miewasz? Masz ochotę zmierzyć się dziś w regatach? Czemu nie?
Świetnie! W takim razie po której stronie chcesz startować? Nowigradzkiej czy Redańskiej? Z kolei jeżeli wygramy, nie będziemy mieli możliwości powtórzenia wyścigu, a od mistrzyni wyścigu dostaniemy nagrodę i będziemy mogli jeszcze z nim chwilę porozmawiać. Ach, cóż to było za widowisko! Pasjonująca rywalizacja! Do tego wygrałeś ją w pięknym stylu. Gratuluję. Proszę, oto twoja nagroda. Ufundowana oczywiście przez naszych czcigodnych ofiarodawców. Dzięki. Przeczytam wam też wpis w dzienniku, jaki pojawia się zaraz po zakończeniu tej misji. I zrobię to głosem Jaskra. Ponieważ Jaskier to osoba, która nam te wpisy w dzienniku pisze i często są one naprawdę zabawne, jeżeli komuś chce się je czytać. Spacerując po nowigradzkim porcie, Geralt usłyszał, jak kilkoro mieszczan rozmawia o wyścigach łodzi. Postanowił wziąć w nich udział. Wiedźmin złapał wiatr w żagle i popłynął po zwycięstwo. I tak oto kończy nam się jedna z czterech misji, która została przywrócona za sprawą właśnie modyfikacji Boat Races. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to jedyna przywrócona misja, którą przywrócił nam autor moda. Bo jeżeli udamy się na tablicę ogłoszeń zaraz koło Kertrolde, przeczytać będziemy mogli. Wyścig sternika. Hej, wilki morskie. Kto myśli, że za rumplem nie ma sobie równych, niech się sprawdzi w wyścigu sternika. Ten, co wygra, dostaje nagrodę, kto przegra, nie dostaje nic, ale i nic nie straci. A kto zginie w trakcie regat, tego na własny koszt z honorami pogrzebie. Ivers Kertrolde. Na własny koszt, ale z honorami i to się szanuje. Przekonał. I tak oto aktywuje nam się misja regaty wyścig sternika. Jeżeli udamy się tak jak wcześniej po podniesieniu ogłoszenia w miejsce, które nam zaznaczono, tak samo jak wcześniej będziemy mogli tam spotkać fanów regat, będziemy mogli też spotkać Berne Szarego, z którym będziemy się ścigać, oraz oczywiście samego organizatora tych całych regat, czyli Ibera Skertrolde, z którym to będziemy musieli porozmawiać, jeżeli w owych regatach udział będziemy chcieli wziąć, a że ja chcę, to sobie chwilę z nim porozmawiałem. Słyszałem, że robicie tu sobie regaty. Można się zapisać? No, nie wiem. Wyglądasz mi na takiego, co nie odróżni Bakstagu od Bakisty. Lepiej mi idzie odróżnianie Brukołaka od Bruksy, prawda. Ale za sterem też sobie jakoś radzę. Gratuluję. Ale wyścig sternika nie jest dla tych, co sobie radzą, tylko dla wilków morskich. Takich, co się nie boją sztormu, skał, morskich potworów, a nie innych żeglarzy. No i jak będzie? Płyniesz, nie płyniesz? Tak samo jak wcześniej staniemy przed kilkoma opcjami dialogowymi. Wpierw spytajmy skąd ta nazwa, czyli wyścig sternika. Wyścig sternika? Za tą nazwą stoi jakaś historia? Jak za każdą. Kiedyś ci, co chcieli zasiąść w drakarze za rumplem, musieli dowieść umiejętności w takim wyścigu. Teraz to jarlowie wyznaczają, kto ma łódź prowadzić, ale regaty wciąż się robi, bo to tradycja. I teraz będziemy go mogli poinformować o tym, że chcemy wziąć udział w tych całych regatach. Nie ma co dumać. Chcę się ścigać. Jak sobie życzysz. To jeszcze parę słów. Popłyniesz przeciw siwemu Berne. To stary Sukinson. Uważaj na niego. Kieruj się na bojki. Jeśli przypłyniesz pierwszy, dostaniesz nagrodę. Ale nie nastawiaj się. Widzisz, tu wszystkie chwyty są dozwolone. Wszystkie. Więc lepiej dwa razy się zastanów, nim wejdziesz na łódź. No, wiesz już wszystko. To idź do łodzi. Zaraz zaczynamy. I tak samo jak wcześniej, za zadanie będziemy mieli teraz udać się na łódź i praktycznie zacząć wyścig. Kto chce się ścigać? Kto pragnie chwały i nie boi się śmierci na morzu? Gadają, że poszedł z nożem. Dalej! Płyńcie! Żeby wam się żagle popruły! W przeciwieństwie jednak do regat w Nowigradzie, te nie mają sponsorów. A zatem nieważne ile razy nie zaczniemy tych regat, powiedzenia Ibera Skertrolde będą takie same. Wyścig tak samo jak poprzednio będzie nudny, za to trochę dłuższy. I przeciwnik będzie również w trakcie krzyczał do nas różne rzeczy, takie jak... Synek! Żagle ci łopoczą! Szczur lądowy pójdzie na dno! Oczywiście w zależności od tego, czy wygramy, czy przegramy, dialog wypowiadany przez Ibera będzie inny. Jeżeli przegramy, ten powie coś takiego. Żeby przy wiedźmińskich kontraktach też tak ochoczo płacili. Dzięki, do następnego. Jeszcze się odkuję. Do następnego.
i będziemy mogli popłynąć tak samo jak we wszystkich czterech misjach, które wam dzisiaj pokażę jeszcze raz. Natomiast jeżeli wygramy, Iber powie coś takiego i misja nam się zakończy. No, prędzej bym się spodziewał, że Hjalmar Enkreid zostanie cesarzem Nilfgaardu, niż że pierwszy dopłyniesz do mety. Masz, twoja nagroda, zasłużyłeś na nią! Żeby przy wiedźmińskich kontraktach też tak ochoczo płacili. Dzięki, do następnego. I jest to też koniec drugiego questa, który w przeciwieństwie do tego z Nowigradu i tego z Oxenfurtu chyba był najmniej ciekawy, bo zawierał najmniej opcji dialogowych. Quest z Oxenfurtu będzie zaraz. Przeczytam wam jeszcze wpis, jaki dostaliśmy w dzienniku za wykonanie tego zadania. W Caer Trolde odbywał się tak zwany wyścig szternika, w którym ścigali się najlepsi żeglarze z całego Ard Skellig. Geralt postanowił udowodnić wyspiarzom, że przybysze z kontynentu też radzą sobie na morzu i zgłosił się do udziału w regatach. Mimo licznych niebezpieczeństw i ostrej konkurencji, Geralt przybył do mety jako pierwszy. W dawnych czasach wygrana w regatach dawałaby mu prawo do sterowania drakarem w trakcie wyprawy łupieszczej, ale czasy się zmieniły i Wiedźmin musiał zadowolić się nagrodą rzeczową. Zresztą może to i dobrze. I czas pokazać wam trzecie usunięte zadanie regat. Tym razem czas na wyścig regat, jaki możemy odbyć w Oxenfurcie. Żeby zacząć misję regaty Oxenfurt, albo tak samo jak we wszystkich poprzednich misjach powiązanych z regatami, będziemy musieli udać się bezpośrednio do organizatora, albo podnieść ogłoszenie z tablicy ogłoszeń w Oxenfurcie, które brzmi tak. Regaty oksenfurckie. Z woli miłościwie nam panującego króla Radowida Akademia została zamknięta, ale w swej niezmierzonej łaskawości król nasz zezwolił na doroczne regaty. Nie dociekajmy, czy słowo regaty omyłkowo wziął za nowy sposób prześladowania wiedźm, czy też z nieznanych powodów wspiera sporty wodne. Wzywamy tedy chętnych, by stawili się u mistrza wyścigu i bronili honoru swojej katedry z wiosłem w ręku, przynosząc zaszczyt uczelni i ojczyźnie, dwóm naszym umiłowanym alma mater. I po tym jak zbierzemy i przeczytamy to ogłoszenie, aktywuje nam się misja Regaty Oxenfurt. Po przybyciu na miejsce spotkamy kilka ciekawych osób, które będą brały później udział w samym zadaniu. No i co z tego, że uniwersytet jest zamknięty? Rzeka nie jest, więc regaty się odbędą. Ale to nie ma sensu! Większość studentów i tak wyjechała. Ale my zostaliśmy. Przyznaj, że się boicie. Wydział medycyny i dzielarstwa zawsze był lepszy od filozofów. Ta? A co było w 1250? Ciesz się tym jednym marnym zwycięstwem. Potem zaliczyliście 20 porażek. Tak uważasz? No to zobaczymy. Żeby wygrać, musielibyście chyba przyjąć na wydział jakiegoś żeglarza. Z samym Felixem, jak i Hempe, będziemy mogli jeszcze zamienić również kilka zdań. Zacznijmy sobie od Felixa. Organizujecie wyścigi łodzi? Jak co roku. Spytaj sędziego, powie ci więcej. Ja muszę się przygotować. Tak jak powiedziałem, porozmawiać będziemy mogli również z Hempe, z którym to będziemy mogli odbyć o taką oto rozmowę. Szykujecie wyścig? Nie wyścig, tylko regaty. Choć uważam, że to bez sensu, skoro nie wszystkie wydziały wystartują. Wybacz, ale mam mało czasu na przygotowania. Jak chcesz wiedzieć coś więcej, pogadaj z sędzią. Sam Felix i Hempe będą jeszcze brali udział w tej misji, o czym się zaraz przekonacie. Ale z takich randomowych NPC spotkamy jeszcze stojącego na nadbrzeżu marynarza, który mówi no takie słowa. Przedyskutowaliście ten start dość dokładnie? Może jeszcze to przemyślicie? Dobry dzień, żeby się zarać w trupa! No i właściwie to by było na tyle, jeżeli chodzi o interakcję z lokalsami. Na tym etapie jedyne, co tak naprawdę możemy zrobić, to porozmawiać z mistrzem wyścigu, co właśnie zrobimy. Organizujecie regaty? Zgadza się. Od początku istnienia uniwersytetu, studenci wszystkich wydziałów ścigają się w nich co roku. Niestety, w tym sezonie udział wezmą tylko medycy i filozofowie. Reszta wyjechała, gdy miłościwie nam panujący król Radowid zamknął uczelnię. Tak samo jak wcześniej, po krótkiej rozmowie staniemy przed dwoma opcjami dialogowymi. Jedną kluczową oraz taką poboczną. Zaczniemy sobie od zapytania go, jakie są zasady. Wtajemniczysz mnie w zasady? Cóż, są bardzo proste. Przedstawiciele wydziałów opływają wyspę dookoła, pierwszy na mecie wygrywa. I czas spytać go w ogóle, czy możemy wziąć udział w tych regatach.
Rozumiem, że to studencki wyścig. A co, gdyby jakiś niestudent chciał wziąć udział? To niemożliwe. Regaty są uwieńczeniem całego roku studenckich zmagań. Swoistą nagrodą za ich trudy, dlatego osoby postronne mogą się jedynie przyglądać. Chyba, że... Że co? Że same zostałyby studentami medycyny i zielarstwa albo filozofii. I tak oto staniemy przed decyzją, na jaki wydział w Akademii Oksenfurskiej mamy się zapisać. W zależności oczywiście co wybierzemy, będziemy mieli zupełnie inne dialogi. Zacznijmy sobie od wydziału filozofii. Zawsze chciałem zostać filozofem. U kogo mogę się zapisać? Sekretariat właściwie nie istnieje, ale... Zaczekaj. Hempe! Podejdź no tu! Ten... Nie młody, co prawda, ale zapewne zdolny człowiek pragnie zapisać się na twój wydział. I wziąć udział w regatach. Zaprawdę, nie masz nic wstrętniejszego ponad monstra owe, naturze przeciwne, wiedźminami zwane, bo są to płody plugawego czarostwa i diabelstwa. I również na słowa Feliksa będziemy mogli zareagować na dwa sposoby. I wybierzmy wpierw opcję pierwszą. Oczywiście zaraz pokażę wam też drugą opcję dialogową. Są to łotry bez cnoty, sumienia i skrupułu, istne stwory piekielne, do zabijania jedynie zdatne. A tu autora chyba trochę poniosło. Nie tylko tu. No i nie wspomniał, że jesteśmy całkiem nieźli w żeglarstwie. I teraz druga opcja dialogowa. Tak, to jedna z teorii. Inna mówi, że jesteśmy doskonałymi żeglarzami. A, doprawdy? Świetnie się składa, bo Wydział Filozofii właśnie zaczął prowadzić nabór studentów zaocznych na przyszły rok akademicki. Chętnie wpiszę cię na listę, o ile pan sędzia nie ma nic przeciwko, naturalnie. Cóż, nadeszły takie czasy, że trzeba się cieszyć z każdego, kto łaknie wiedzy. A, w takim razie mam nieopisany zaszczyt powitać cię w szacownym gronie studentów Wydziału Filozofii Uniwersytetu Oksenfurskiego. Ach, i na rzecz jasna, zaprosić do reprezentowania naszego elitarnego wydziału w nadchodzących regatach. Mamy też taką niepisaną tradycję, że uczestnicy mogą obstawiać swoje zwycięstwo. To czyni rywalizację ciekawszą. Zapisać będziemy mogli się zamiast na Wydział Filozofii, to do Wydziału Medycyny i Zielarstwa. I dialogi wtedy potoczą się tak. W takim razie chcę się zapisać na Wydział Medyczno-Zielarski. Czuję, że mam predyspozycję. Sekretariat właściwie nie istnieje, ale... Zaczekaj. Felix, pozwól na słówko. O co chodzi? Ten... Nie młody, co prawda, ale zapewne zdolny człowiek pragnie zapisać się na twój wydział. I wziąć udział w regatach. Właśnie. I wziąć udział w regatach. Co ty na to, Felixie? Wybacz, ale na intelektualistę to ty mi nie wyglądasz. I tak samo jak wcześniej również i tutaj staniemy przed kilkoma opcjami dialogowymi. Zacznijmy od opcji pierwszej. Fakt, nie noszę monokla i surdutu w pepite, ale chyba nie to jest najważniejsze. I teraz jak wyglądałaby rozmowa, jeżeli wybralibyśmy opcję drugą? Przejrzałeś mnie. Chodzi mi głównie o wyścig. Studiujesz medycynę, więc wiesz, że wiedźmin ma 3 razy więcej masy mięśniowej i 5 razy mocniejsze ścięgna niż człowiek. Wiesz też, że to znacząco zwiększa moje szanse na wygraną. Dla twojego wydziału. Co prawda działalność uczelni jest zawieszona, ale jako że byłem przewodniczącym Rady Studentów na wydziale, myślę, że mogę cię zapisać zaocznie, jeśli pan sędzia się zgodzi. Cóż, nadeszły takie czasy, że trzeba się cieszyć z każdego, kto łaknie wiedzy. W takim razie pozwól, że powitam cię w gronie studentów Wydziału Medycyny i Zielarstwa Uniwersytetu Oksenfurckiego. Mamy też taką niepisaną tradycję, że uczestnicy mogą obstawiać swoje zwycięstwo. To czyni rywalizację ciekawszą. Nim rozpoczniemy wyścig, pozostaje kwestia zakładu. Czy zechcesz obstawić swoje zwycięstwo? Będziemy, tak jak widzicie, mogli obstawić w tym wyścigu swoje zwycięstwo. Jeżeli to oczywiście zrobimy i wygramy, zgarniemy praktycznie podwójną nagrodę. Z kolei, jeżeli przegramy, wyjdziemy 100 koron na minus. Hazardzik, to mi się podoba. Jeżeli wybierzemy opcję nie, to po prostu za zadanie będziemy mieli udać się do regaty i zacznie po prostu nam się wyścig. Jeżeli obstawimy trochę monet, zamienimy jeszcze ze 2 zdania z mistrzem wyścigu. Dziękuję. A zatem międzywydziałowe regaty oksenfurckie uważam za rozpoczęte.
No i tak jak powiedziałem, za zadanie będziemy mieli teraz wsiąść do łodzi. Tak samo jak wcześniej, kiedy usiądziemy za stery, mistrz powie kilka słów. It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck, bro? Wszyscy na miejsca! Start! Wracaj, lepiej tkanki zszywać! Regaty nie są dla ciebie! Haha! Znowu przerżniecie! W zależności czy wygramy czy też nie, dialogi tak jak wcześniej będą się również różnić. Jeżeli przegramy wyścig, będziemy mogli zacząć od nowa, a dialog potoczy się tak. Wspaniały wyścig. Może i uniwersytet jest zamknięty, ale dzięki wam jego duch przetrwał. Żałuję, że przegrałeś. Może następnym razem pójdzie ci lepiej. Z kolei jeżeli wygramy, dialog będzie wyglądać tak. To była dobra decyzja, że przyjęli cię na wydział. Gratuluję wygranej. I tak samo jak wcześniej, po wygranej misja nam się zakończy i nie będziemy mogli wziąć w niej po raz kolejny udziału. Przeczytam wam jeszcze wpis w dzienniku, jaki zostawił nam Jaskier i myślę, że czas ruszać do kolejnej misji. Od plotkujących studentów Geralt dowiedział się o corocznych międzywydziałowych regatach organizowanych przez władze Uniwersytetu Oxenfurdzkiego. Choć z powodu działań wojennych uczelnia została zamknięta, studenci postanowili podtrzymać tradycję i zorganizować własny wyścig. Geralt postanowił wziąć w nim udział, lecz najpierw musiał zostać żakiem. W taki oto sposób Geralt z Rivi Wiedźmin został studentem Uniwersytetu Oxenfurdzkiego. Wiatr sprzyjał Wiedźminowi, wygrał regaty i zgarnął nagrodę. I ostatnie zadanie, jakie udało się przywrócić, to rajd wraków. Żeby tę misję aktywować, wpierw musimy podnieść z tablicy ogłoszeń ogłoszenie o regatach na Faroe, które to znaleźć możemy na tablicy we wsi Holmstein. Rajd wraków. Kto chce, ten niechaj słucha, a kto nie chce, niech nie słucha. Śniegi stopniały, kra się rozpuściła, więc pora zacząć rajd wraków. Kto chce spróbować swych sił na morzu, a może nawet i zdobyć nagrodę, której zazdrościć będą mu na całych wyspach, niechaj zagada do Folmara z Faro, który to ogłoszenie wywiesił. I tak oto aktywuje nam się misja Regaty Rajd Wraków, a my za zadanie będziemy mieli udać się pod wieś Harviken. Jeżeli to zrobimy, spotkamy tam, tak samo jak wcześniej, sporą grupkę osób. Jedyna jednak osoba, która będzie miała jakiś komentarz co do tego całego wydarzenia, to nasz przeciwnik, życzliwek Jowik. Co? Ścigać się zachciało? Idź do mistrza, może pozwoli ci popłynąć. A my za zadanie będziemy mieli udać się do Folmara, czyli organizatora tego całego rajdu wraków. Robicie tu regaty, zgadza się? Jakie tam regaty? Rajd wraków się mówi. No zwał jak zwał. Można się zapisać? Można. Tylko wiecie, my się ścigamy po skalisku. Znaczy żadne tam pan przodem czy pomóż słabszemu. Czasem się zdarza, że do mety dopływa tylko jedna łódź. A czasem żadna. No to jak? Gotowy ścigać się na śmierć i życie? I tak samo jak w poprzednich czterech przykładach, będziemy mieli trzy opcje dialogowe. Zacznijmy sobie od drugiej. Swoją drogą, rajd wraków to ciekawa nazwa. Skąd się wzięła? Bo łatwo się rozbić? A to też. Ale historia jest inna. Kiedyś było tak, że jak u brzegów wyspy zatonął jakiś statek, ten kto pierwszy do niego dopłynął miał prawo do ładunku, a tych co przeżyli mógł sprzedać w niewolę. Piękna tradycja. Prawda? Ale potem jarlowie powiedzieli, że wszystko co w morzu, a czego zjeść się nie da, należy do nich. No i tyle z naszych łupów. Ale choć pościgać się można jak za starych dobrych czasów. I czas udać się na wyścig. Zaryzykuję. Szykujcie łodzie. Dobrze. Miej oko na bojki, one wskażą ci drogę. I na życzliwego Jowika, z którym będziesz się ścigać. Wbrew temu jak go zwą, to kawał drania. Jak tylko będzie mógł, zepchnie cię na skały. A jeśli wygrasz, chwała i nagroda twoja. No, to idź do łodzi, połamania masz tu. Tak samo jak wcześniej, organizator będzie miał kilka słów na samym początku do powiedzenia. Kto chce ścigać się w rajdzie wraków? Kto nie boi się skał, syren i sztormów? Odbijajcie! Wiatru w żagle! I w trakcie tego całego rajdu przeciwnik też wykrzyczy do nas ze dwa zdania, które będą brzmieć tak. Te Wiedźmin, a pamiętałeś zabrać kilwater? Uważaj, żebyś bomem przez łeb nie dostał! Jeżeli przegramy, będziemy mogli zacząć jeszcze raz, a Folmar powie nam coś takiego. Jak na kogoś z kontynentu to płynąłeś nawet. Ale tu prądy silne i skały zradliwe.
i przeciwnicy wredni, ale następnym razem wygram, zobaczysz. Do zobaczenia. Z kolei, jeżeli wygramy, słowa Folmara się zmienią. Niech mnie Meduza wycałuje, ale żeś płynął, jakbyś całe życie na morzu spędził, jakbyś się na drakarze rodził. Z grzeczności nie zaprzeczę. Do następnego. Hola, hola! A nagroda? Proszę, niech ci przypomina o twoim zwycięstwie. Oczywiście na koniec Jaskier nam to wszystko w dzienniczku podsumuje. I teraz to podsumowanie wam przeczytam. Geralt, choć miał przed przybyciem na Skellige niewiele styczności z żeglugą morską, szybko poczuł się za sterem na tyle pewnie, by zmierzyć się z wyspiarzami. Będąc na Faro, zgłosił więc chęć udziału w tradycyjnym rajdzie wraków. Ku zdziwieniu wyspiarzy, Geraltowi nie tylko udało się dopłynąć do mety, ale też zrobił to jako pierwszy. Tym sposobem zyskał nie tylko ich szacunek, ale i cenną nagrodę. Wszystkie wyścigi tak naprawdę możemy wykonać w dowolnej kolejności. Ja się kierowałem kolejnością tak, jak napisał twórca w modyfikacji, no tak mniej więcej. Trochę inaczej zrobiłem, ale taki był plan. Ale taka informacja, że to nie ma znaczenia, jeżeli chcielibyście sobie tą modyfikację zainstalować u siebie. Możecie wykonać tę misję w dowolnej kolejności i nie odinstalowujcie tej modyfikacji, jeżeli jesteście w trakcie wykonywania którejś z tych misji, bo po prostu gra wam się zepsuje. A tak ponadto modyfikacja działa bez żadnych problemów i nie wchodzi z żadnymi modami w konflikty. Chciałbym też dodać, że ta modyfikacja dodała mi takiego kopa do nagrywania, tak samo jak kopa dała mi aktualizacja Next Gen i po raz kolejny zachciało mi się naprawdę zwiedzać Wiedźmina. Więc dzisiejszy odcinek to tak naprawdę wstęp do naprawdę świetnych modyfikacji, jakie pokażę wam w niedługim czasie. Bo nie tylko zobaczymy sobie jeszcze więcej usuniętych rzeczy z Wiedźmina, które udało się dzięki modom przywrócić, ale ogramy też te naprawdę świetne dodane nowe mody, które naprawdę urozmaicałem świat Wiedźmina i oczywiście ogramy również te najgłupsze modyfikacje, które dzięki Redkitowi robi się teraz znacznie łatwiej i jest ich znacznie więcej, ku niezadowoleniu mojej psychiki. Mam nadzieję, że bawiliście się co najmniej tak dobrze jak ja, ogrywając tą modyfikację, a jeżeli jeszcze tego nie robicie i nie chcecie przegapić odcinków z modami, zostawcie subskrypcję na tym kanale. Zresztą 88% z was ogląda moje materiały, a nie subskrybuje nawet mojego kanału. No panowie, no proszę się otrząsnąć z letargu i nie oglądać na Janka, no. Dziękuję bardzo Verufix za to, że wspierasz kanał i na stronie neba.com kupicie sobie gigatanie gry, a z moim linkiem są tak samo tanie i w sumie nic to nie zmienia, ale wspieracie mnie jako twórcę. A my widzimy się klasycznie za kilka dni. Do zobaczenia.